Dobrze, żeśmy doszli chociaż do tego wspólnego wniosku, że tu w Warszawie są same salcesony, że myślą tylko, ale ta szydło jak w Sejmie, no wam popaliśmy, o, wy tylko myślicie o sobie, gdzie te miliardy, 350 miliardów, sobie dogadacie, nawet wszystko widziałam, jak do Unii pojechałyście, jak żeście się cieszyli, że złe słowo padło na Polskę, jakie mili zadowolenia u was były. Jako ataki czy wyzwiska związane z narodowością ofiar. A na świeżo analizowałem te dane dotyczące przestępstw z nienawiści. No widać wyraźnie, że lipiec i czerwiec to jest znaczny wzrost tych incydentów. W sierpniu rzeczywiście mamy do czynienia ze spadkiem liczby tych komputer jest taki pojemny, że nawet mówili, że ty jesteś cieniem, a komputer jest rzeczywistością. To wszystko wróci do normy, bo mamy zbyt dużo... A no, dawno nadszedł. Liczbę Polaków na wyspach. To rzeczywiste. Co prawdziwe, to dzieje się w komputerze, w internecie. A ty jesteś tylko odbiciem tego. Cieniem. Więcej niż Hindusów. Tak myślił, a na to wiedzieć, może tak tłumaczyć. Nie byłbym też tak krytyczny wobec tej wizyty. Świadkowie Jehowy głoszą i mówią, co od tego zależy. To jest pierwsze. Wielu. Pani takie pytania zadaje, co się przetykula czy jajko, a od kogo pochodzi życie, no zastanówmy się. Musi wtedy dochodzić do tych rzeczy pierwszych, najważniejszych. Jak tam miałeś złe układy, stosunki z Bogiem, to może tam trzeba byłoby to nadreferować. Jest coś paradoksalnego i ironicznego w tym, że polskie władze przyjeżdżają się tutaj... Ten pan polonista tu na Igańskiej koło Maleczka kiedyś mówi, czekam, włączam wodę na kawę z utęsknieniem, że na mnie ten polonista, pan Włodzimierz z Uniwersytetu. Piękny, i w ogóle pokazywał te książki i mówi, że bardzo jemu odpowiada, że dorwał taką książkę, że ci apostołowie i Jezus są pokazani w książce jako dzieci. Z aureolami, no to już inna pogaństwo, ale że jako dzieci bardzo mi to odpowiada, że nie można człowiekowi na siłę, na hama zmuszać go, wciskać coś, co za odległe, zbyt odległe jest dla niego, dlatego dobrze robicie. To robicie bardzo, nie wam pięknie, podziwiam i włączam wodę na kawę. A ja jestem dziewczyną. Ale jak tutaj się szło z tej przestępstwa jest mniej więcej takim samym argumentem, jak mówienie, że kobiety prowokują do gwałtu. Tak bardzo młody człowiek z takim namaszczeniem. Nie, inaczej trzeba dać się sprowokować. Ale że takich ludzi skromnych to ojej, mało. Na takich dramatycznych wydarzeniach. Jak właśnie śmierć Polaka, no to można to interpretować. Jak był skromny, to dla mnie to było oczywistością, no bo jak ten skromny, to nie wiem, że jest normalny. Natomiast dziwię się, nie jest oczywiste, jak popatrzę się w buwie na to, że taka młoda dziewczyna się obłożyła tym książkami i tak ona taka na te minki spojrzy, niechcący zresztą, to jest po prostu do kabaretu. Ilustracją pewnego szerszego zjawiska. W przypadku wizyty wielkiej Brytanii, czy samej Anglii. Jak oni chodzą, jak wystarczy pokazać, co będzie wyglądała kampania przed Brexitem. Główne argumenty na rzecz wyjścia za Anglię to, że zastopujemy napływ pracowników. Tak szepczą do siebie, ja mówię, szkoda, że tam nie jesteście po tej stronie, gdzie ten kulawy dziad siedzi przy konsoli. To on by wam dał telefon, jak tylko przyjdą. Proszę, za długo pani tu siedzi. Dobry postawić taką. Ale tylko, że tam Polacy są, jak właśnie w tej chwili już tu kolega podaje, są największą mniejszością, jest ich bardzo dużo, czyli te nieuniknione spory, czy takie konflikty na poziomie codziennych kontaktów, ale i na poziomie takich stereotypów, które media podtrzymują, mają tam miejsce. Można sobie przełożyć na to, w Polsce nie mamy. Tak,
animacja kosztuje, to przecież taki element tu nie przyjdzie, bo to trzeba pokazać dowód, trzeba się wyspowiadać, czy pani chce książki brać, czy pani chce tylko z internetu, trzeba, no to nic nie wyśleć, tę minutkę chociaż trzeba porozmawiać i one albo ci da legitymację, albo ci da, bo to jest Uniwersytet Warszawski, nawet na szatniach jest napisane, że szatnie są tylko dla studentów, członków Uniwersytetu Warszawskiego. I to też taka zmyłka, bo jak ktoś ma legitymację, to wcale nie jest, ale jakby korzysta. Jest tak, że są osoby, no i mówi ten, które, że te elementy z koszykowej tu nie przychodzą, bo tam czy narodowej, bo tam wszystko za darmo. A tutaj to 10 złotych. Ja mówię, słuchaj, znam takiego Mongoła. To nawet on powiedział, że da się 10 złotych, to jest pura nieca. Nie udała te 10 złotych i on ma legitymację, ale tak za bardzo to nie korzystam. Siedzi tam redaktor Morozowski, który jest bardzo dobrym dziennikiem. Siedzi tam ten poseł minister Kalisz i ta pani mówi, że w Szwecji tak naprawdę, bo Szwecja jest pierwszą ofiarą, w Szwecji są trzy minuty. Tam, gdzie ten przybyło, na Świętojańską 5. I mówi, to tam jest ale tam to jest oczywiście nie trzeba chodzić. Jak ja sobie szybko poleciłem, bo tam do Bóg to trzeba usiąść. Tak wyglądało. Ja ci to nie powiem, ja jestem strasznie chytrą kobietą, bo ja wczoraj byłam, no ile, te 3 godziny i pół, a ja pracowałam teoretycznie 6 godzin, bo włączyłam dwa komputery, jeden włączam, chodzą przesyły, to wszystko trwa, a ja siedzę obok komputera, a tu widzę, i 3 godziny razy 2, to ile to jest? No, a gdybym miała na jednym siedzieć, to bym po prostu musiała, no więcej bym tam napisała, więcej bym opisała, ale ja zdążę wszystkiego nie tak, można go pozahaczać, pozaznaczać i to wszystko leci. Co tu się stało? Ja też widzę, ale nie wiem. Może cały dzień się nie stało, ale ja wiem i powiem, co się stało. Ja, Maciej Zagrodzki i moi goście. Tylko do komputerów zawsze może być kolejka. 40. Reklama. Bierz nowe, wyrzuć stare. Teraz w sklepach Euro. Laptop Dell, Intel Core i3. Dysk 1000, plecak, myszka i pakiet Office w zestawie za 1799. Smartfon Honor 4X 5,5 cala. Dual SIM za 599. Smart TV LG 42 cale. 3D Wi-Fi za 1599. I ekstra się gapiła, bo były komputery zajęte. Ja zwolniłam. I on potem tam usiadł, ale patrzę, że on zaraz był w autobusie, także tak dużo nie skorzystał z tego. Półtorej godziny, czy może godzinę i tego. A ja tu trzy i tu trzy, to ja dużo więcej skorzystam. I on tak chodził tam przy książkach i tak się dziwnie gapił, bo jak ktoś zajmuje dwa komputery, to już może być. Ajajaj, to na wiele. Sam nie zjadł, nie wiesz. Kiedy zbliża się większy wydatek, na przykład szkolna wyprawka, to możesz zaplanować przerwę od raty z gwarancją, że nie zapłacisz za to ani złotówki więcej. Weź wypożyczkę, a jak zaplanujesz dodatkowe wydatki, weź urlop od raty. Eurobank na co dzień. Wypożyczka dostępna od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy. Przerwa od raty możliwa po spłacie pierwszej raty raz na 12 miesięcy pod warunkiem terminowej spłaty zobowiązań kredytowych. Akcja trwa do 30 września 2016 roku. Szczegóły opłaty i prowizje regulamin akcji dostępne na Eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Poznajcie Alicję. Cześć. Alicja jest programistką aplikacji mobilnych. Moja działalność przynosi duże korzyści osobom, które stale się przemieszczają. Alicja potrafi tworzyć aplikacje, jednak potrzebowała pomocy, aby rozwinąć działalność. Szukałam firmy marketingowej, żeby zwiększyć sprzedaż i wyjść na zagraniczne rynki. Enterprise Europe Network skontaktowała mnie z austriackim partnerem. Reklam nie ma końca, proszę pani. Nie ma końca reklamom. Informacje TOK FM. 8.20. Adam Ozga, zapraszam. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł to wysłannik Polski na debatę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Nie wiadomo, czy tak niski rangą przedstawiciel będzie mógł zabrać głos. Zdecydują o tym europosłowie. Gdyby nasz kraj reprezentował prezydent albo premier, wówczas nie mogliby odmówić. Początek debaty o Polsce w Strasburgu o godzinie 15. A już o 9.00 premier Beata Szydło spotka się w Warszawie z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, który odwiedza europejskie stolice przed piątkowym szczytem w Bratysławie poświęconym Brexitowi. Polski rząd opowiada się za koniecznością zreformowania Unii i zmianami w unijnych traktatach.
nie reprezentuje interesów brytyjskiego rządu, przekonywał brytyjski kandydat na nowego komisarza Unii Julian King. Zapewniał europosłów, że pomimo Brexitu podczas pracy w Komisji Europejskiej będzie kierować się interesem całej wspólnoty, a ma zajmować się sprawami bezpieczeństwa, między innymi walką z terroryzmem. Pierwsza noc rozejmu między siłami rządowymi a zbrojną opozycją w Syrii upłynęła spokojnie mimo pojedynczych starć na zachodzie kraju, poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Wynegocjowany przez USA i Rosję rozejm obejmuje wszystkie strony syryjskiego konfliktu, które przez ONZ nie są uznawane za organizacje terrorystyczne. To oznacza, że z porozumienia wykluczone jest tzw. Państwo Islamskie oraz powiązany z Al-Kaidą front Al-Nusra. Informacje sportowe. Krzysztof Sandecki, zapraszam. Robert Lewandowski rozgrywki Bundesligi rozpoczął od strzelenia 4 goli w 2 meczach. Teraz równie dobrze chce rozpocząć nowy sezon w Lidze Mistrzów. Bayern Monachium będzie zdecydowanym faworytem w spotkaniu z debiutującym w Champions League FK Rostów. Będzie to też debiut na ławce trenerskiej Bayernu w europejskich pucharach dla trenera Carlo Ancelottiego, który Ligę Mistrzów wygrał już z Milanem i Realem. Teraz czas na Bayern. Monachijczyków chwali szkoleniowiec Rostowa Iwan Daniel Jans. Bayern to jeden z najlepszych klubów świata. Mają fantastycznych piłkarzy, grają zawsze na najwyższym poziomie. Tymczasem Pep Guardiola, który z Bayernem nie zdołał wygrać Ligi Mistrzów, taki właśnie cel postawił sobie przed nowym zespołem Manchesterem City, który dziś zmierzy się z Borussią Mönchengladbach. Po 4 zwycięstwach w Premier League chcę powiedzieć naszym wspaniałym kibicom, że naszym celem w tym sezonie jest zdobycie Mistrzostwa Anglii, ale to nie wystarczy. Chcę też, aby Manchester City wreszcie wygrał Ligę Mistrzów. Z dzisiejszych meczów Ligi Mistrzów ciekawie zapowiada się także starcie PSG z Grzegorzem Krychowiakiem w składzie z Arsenalem Londyn. Natomiast Arkadiusz Milik oraz Piotr Zieliński w barwach Napoli zagrają na wyjeździe z Dynamem Kijów. A jutro rywalizację w Lidze Mistrzów rozpoczyna Legia Warszawa. Na początek mecz przy Łazienkowskiej z Borussią Dortmund. Oprócz tego rywalami wojskowych są broniący tytułu Real Madryt, a także Sporting Lizbona. Zwycięzca Champions League sprzed 11 lat Jerzy Dudek uważa, że Legii będzie ciężko nawiązać walkę, ale zebrane doświadczenie i zarobione pieniądze mogą pomóc w przyszłości. Mam nadzieję, że to nie będzie jednorazowy epizod. Wiadomo, że Legia teraz nie jest w formie, więc ten sezon ze względu na to, że ma ciężki przeciwnik, to tam musisz mieć, bo nie będzie, on jest już rozwalony, ale wiesz, musi mieć pachetkę. Fenomenalnych i udanych, ale te pieniądze, te nowe doświadczenia pomogą najbardziej w rozwoju tego klubu. Mecz Legia Borussia jutro o 20:45. Dziś bez deszczu, za to dużo słońca i gorące, nawet 31 stopni na Dolnym Śląsku, najchłodniej 24 stopnie w okolicach Trójmiasta. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM. Poranku Radia TOK FM komentują Renata Kim, Zbigniew Parafianowicz, Robert Sobiew. Przed przerwą zdecydowanie pokazały wyraźnie komputery, że najwięcej udziału w grze miała Renata Kim, posiadanie piłki 74%, a teraz panowie pogadamy trochę o męskich tematach. Legia Warszawa dzisiaj gra. Jaki wynik obstawiacie? Liga Mistrzów, gdyby ktoś nie orientował, dzisiaj będzie inaugurowany. Jutro. I co? Ja mogę tylko powiedzieć tak, moim szefem jest fan Legii, także Legia na pewno wygra i to dobrym wynikiem. Resztki wiary w niezależne dziennikarstwa u naszych słuchaczy pieszły tym samym. Cóż ja mogę. Ja nie jestem optymistą oczywiście, bo Legia pokazuje tę słabość polskiej piłki, która polega na tym, że jeżeli pojawi się jakiś młody, obiecujący zawodnik, który ma szansę dobrze grać, to natychmiast się go sprzedaje za granicę. Tak? Kupuje się tutaj trochę tańszych zawodników z innych krajów. Myślę, że to jest właściwie problem zarządzania. Kolega redakcyjny Michał Przymacki, jak to asystentka prezesa może... No możesz powiedzieć, że to niepełnosprawnym sąd robi takie...
powinien pomagać, a on tu sprawa stoi, ale to wiesz, z byle powodu, to jeżeli sąd ma pomagać, to może jakąś robotę by sam ten sąd mógł wykonać. Także Han chce weź podejść ją tak, żeby ona wiedziała, że jeszcze może się wykazać. Pan Misiewicz, no, który nie ukończył jeszcze studiów wyższych na poziomie licencjatu, po pierwsze dostaje miejsce w Radzie Nadzorczej dużej spółki Skarbu Państwa, dostaje medale za złotego koloru, za oddolność państwa. I ten sam Joachim Brudziński, który się zżyma tutaj na zawłaszczanie partyjnych struktur, mówi, bo jest zaufanym człowiekiem ministra Macierewicza. Od 10 lat jest jego asystentem. No więc... Nie, na 022 dzwoni wszędzie. Dużo. Tutaj nie lubi się, ale jest partia od wielu lat zakorzeniona. To na przykład jak z komórki dzwoni się na 022, to komórkę bardzo obciąża. Tak, bo to wtedy szybciej idzie. Lepiej z komórki na komórkę, bo to jest równowaga. Ale jak z komórki na te byłe państwowe, 022... Kiedyś była taka opcja, że za 10 zł mogłaś robić to, co ja teraz zapisałem, ale oni się szybko wycofali, bo patrzą, że ludzie dzwonią na 022, a ktoś jakby musi za to płacić. I oni się wycofali i teraz jest smart, ale też dwa kody są, trzeba w jeden kod wejść, wtedy ci wchodzi. Dzwonienie do wszystkich sieci za darmo. SMS-y do wszystkich sieci za darmo na 30 dni. To wtedy jak to wejdzie, ale jak wejdzie jakiś tam jest, to gówno, to tylko do Orange, a na inne ci pobiera, no to więc wystarczy 5 minut pogadać, a ci te 30 minut zje. No, a jeszcze jak na 0,22, to jeszcze szybciej ci zje, no to co? No to włączyć na smart i tam są dwa kody, na jeden z nich, tam 102 tralala, krzyżyk i to wtedy wchodzi. Ja idę do tego Orange, ja wiem, proszę pani. Ja nie chcę tu żadnego jest, niech pani mi tu przyłączy. Ona tego dotknęła, już przeszło. Ale to też było nie wszystko. Potem ja patrzę, znowu jest to samo. Musiałam wejść kodem. Ona mi tylko zlikwidowała ten jest. Ja mówię, tu jest Polska. My nie mamy mówić jest, tylko mamy mówić tak. No i ona mi szybko przyłączy. No ja ci powodzenia. Radia Tok FM. Uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych, niedotykanie eksponatów, nierejestrowanie dźwięku i obrazu, nieprowadzenie głośnych rozmów. Wielkie festiwale, premiery filmowe i najgorętsze koncerty sezonu to od wtorku do piątku, a w poniedziałek zostajemy w domu, oglądamy seriale, czytamy książki, słuchamy płyt. Wtedy kultura osobista zamienia się w kulturę domową. Patrycja Wanat, zapraszam od poniedziałku do piątku po 17.40. Także myśmy, proszę państwa, no ja tu wpuszczam powietrze z Saskiej Kępy, proszę państwa, Saska Kępa, powietrze z Saskiej Kępy, ja tu puszczam, ale jak raczej coś mówimy takiego ważnego, to trzeba przyciszyć troszkę, prawda, żeby nie było tego powietrza Saskiej Kępy. Proszę państwa, o co chodzi? Jest taka sytuacja, że posłałam tę von Lipski dzisiaj do Hanny Gronkiewicz-Waltz i odnośnie tego odwołania do sądu, tych zażaleń, że proszę złożyć zażalenie, I przyszło to, co państwu mówię. Takie zażalenie, że trzeba było złożyć duplikat tego, co było już wcześniej złożone. Także widzicie państwo, masło maślane w sądach na teren Polski. I teraz ja mówię, ty idź do tej Hanki Gronkiewicz-Waltz, że ona zostanie w dalszym ciągu, będzie jeszcze prezesową Warszawy, prezydentem Warszawy, w tym sensie, że coś pożytecznego zrobi w tej sprawie. Bo skoro sądy na teren polskiej, one coś kręcą, a jeżeli Hanka Gronkiewicz-Waltz nie ma nic na rzeczy, nie jest jako podejrzana,
w oczyszczaniu mieszkań, odnośnie tematyki oczyszczania mieszkań, to może z tego gładko wyjść. Proszę bardzo, jest okaz, ale to my to robimy też, widzicie Państwo, nie za wszelką cenę, bo mamy przed sobą te papiery takie, jakie mamy. Jest, co jest. My nic nie robimy na chama, my nic nie robimy na siłę i nic nie robimy za wszelką cenę. Także niech Państwo tego nie traktują jako autorstwo Świadków Jehowy, tylko to jest takie coś, to jest bardzo logiczne, to jest takie pedagogiczne, wyuczone, są to nawet nie, może nieosobiste przemyślenia, tylko to są takie wnioski logiczne każdego człowieka, filozoficzne, no, wnioski, nie na siłę, nie na chama, nie za wszelką cenę, jak Państwo widzą, że człowiek czasem się uprze i robi coś na siłę, coś na chama, za wszelką cenę, no to tak, sam ma coś nie po kolei w głowie, tak to Janek Witek mówił, jest chory, a z tym to nie jest łatwo, bo to trzeba się udać do szpitala, do pani doktor Topik, choćby tutaj w pobliże na Gruzińską 6, no jeszcze są inne lekarze, no zapisać się do szpitala i się przebadać, a być może jeszcze skorzystasz na tym, bo też takie do naszych koleżanek, psycholożek przyszła taka bożędzia, dały ją do szpitala. Ona w ogóle na tym podwórku jako cieciowa nic nie robiła, a miała więcej pieniędzy i ludzie byli wściekli, że Babsztyn cały blok przechytrzył. I są takie opcje, o czym Polska nie wie, są takie opcje, że osoby niepełnosprawne mają większe prawa i nawet gdybyś skrzywdził, nawet gdybyś skrzywdziła osobę niepełnosprawną, to będziesz bardziej odpowiadała, bardziej winna jesteś, rozumiesz? Także no, posłałam tę Lipską do Hanki Gronkiewicz-Waltz samej. Idź tam, idź tam. Niech ona się wybieli. Adam Ozga, zapraszam. Powiem Tuskowi, że familii foto ze szczytu nie wystarczy. Unia potrzebuje reform, zapowiada przed rozmową z szefem Rady Europejskiej premier Beata Szydło. Spotkanie z Donaldem Tuskiem w Warszawie zaplanowane jest na godzinę 9:00. Będzie poświęcone przygotowaniom do piątkowego szczytu w Bratysławie, w którym wezmą udział wszyscy unijni przywódcy, z wyjątkiem premier Wielkiej Brytanii. To również drugi dzień wizyty delegacji Komisji Weneckiej w Polsce i członkowie spotkają się z prezesem i sędziami z Trybunału Konstytucyjnego. Wybrani przez PiS sędziowie odmówili jednak spotkania z przedstawicielami komisji, bo miało ono potrwać tylko kwadrans w odróżnieniu od zaplanowanego na 2 godziny spotkania z sędziami dopuszczonymi do orzekania. Wizyta Komisji Weneckiej poprzedza wydanie 3 opinii na temat ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ma ona zostać przyjęta za miesiąc. Prokuratura w Wałbrzychu prowadzi śledztwo w związku ze śmiercią pacjenta, który przyjmował lek Atram, wycofany z obiegu przez głównego inspektora farmaceutycznego, bo w opakowaniach kardiologicznego leku znalazły się inne tabletki, w tym lek psychotropowy. Pogoda. Dziś bez deszczu, za to dużo słońca i bardzo gorąco, nawet 31 stopni na Dolnym Śląsku, nieco chłodniej na północnym wschodzie, na wybrzeżu. Proszę Państwa, dzisiaj 31 stopni. Radio Tok FM. Bogactwo wiedzy, proszę Państwa. Logika, mądrość jest w Biblii, jest w Piśmie Świętym. Ja już ten Maxcom, ten smartfon zapakowałam do Arkadii, prosto wiozę do Arkadii, też no nie mam za bardzo czasu dużo, ale no jak ktoś koło swojego tyłka nie będzie się kręcił, dookoła swojego tyłka się nie będzie kręcił, no to co będzie. Renata Kim, Zbigniew Parafianowicz, Robert Sobiech, który chce dokończyć raptem ci półpunktową małą wypowiedź. W bardzo krótko o dwóch kwestiach, to znaczy to, co jest stałym elementem w polskiej sceny politycznej, czyli tak naprawdę partie, członkowie partii, a właściwie partie jako trochę takie agencje zatrudnienia, to znaczy mamy okres pomiędzy wyborami, członkowie partii pracują na rzecz partii w większości społecznie, no i teraz wykrywa jakieś ugrupowanie i teraz no, musi im za to zapłacić. No i w związku z tym wszystkie partie utrzymują. Nazwamy ten system demokracją. No, klientelizmem, prawda? I teraz oczywiście możemy, to jest tylko kwestia w skali, dobrych obyczajów, ale również jak mowa o tych spółkach Skarbu Państwa, no to ja myślę sobie tak, no gdzieś
padły już w pomysły, które, nie wiem, w minister Lewandowski zgłaszał, nawet Jarosław Kaczyński swego czasu mówił, że ma taki pomysł, żeby spółki Skarbu Państwa obsadzać w oparciu o jakieś klucze merytoryczne. Ta presja dołów partyjnych jest tak silna, że w tym momencie, żeby nie stracić tego poparcia, nie stracić lojalności, te partie zatrudnia. Ale oczywiście myślę, to, co powiedział Jarosław Kaczyński w tym wywiadzie z Joachimem Brudzińskim, też pobrzękują takie głosy niepokoju. To znaczy, PiS jest niby w komfortowej sytuacji, ma 30 kilka, to sami 40% w elektoratu, ale nie ma tej premii wyborczej, nie przybyło mu specjalnie po wyborach. No i teraz, jeżeli się okaże, że będzie silna kontrola społeczna, kontrola mediów i pokaże się, kto tak naprawdę wchodzi do tych spółek Skarbu Państwa, jak są to ludzie nieprzygotowani do tego, żeby zarządzać właśnie majątkiem narodowym. No ale to trzeba poczekać. Co to znaczy nieprzygotowani? Bo to, co ten człowiek teraz mówi, że są nieprzygotowani, czyli że od razu krytykuje, od razu ocenia, no to nie jest kompetencja nawet normalnego człowieka. To trzeba nie krytykować. Proszę Państwa, ja Państwu coś powiem. Jak Państwo pójdą tu na Gruzińską 6, no to przecież przez 2,5 miesiąca jest szpital. Codziennie się przychodzi od gimnastyki, śniadania się zaczyna. Potem są lekcje, przecież to są dyskusje. To są takie dyskusje w grupach, jest kilka grup. I ludzie uczą się, normalnie żyją ze sobą, w sensie takim, że rozmawiają, dyskutują i wykonują pewne czynności. Tam nawet, jeżeli jest wiosna, to jest malowanie jajek też, co może nie każdemu odpowiadać. Ludzie uczą się i to są różne takie rzeczy. Są bardzo mili zazwyczaj, ale są pewne punkty spięcia. I teraz, jeżeli jesteśmy w grupie, prawda, to czy ty możesz schować swoje ja gdzieś dalej do schowka? Swoje fochy, prawda? Swoje widzimisię. No bo przepraszam bardzo, tak jak mówię, powtarzam się celowo i specjalnie, jesteś w grupie. I teraz taki człowiek ma okazję zastanowić się i się zastanowi, ile on błędów w życiu popełnił. Człowiek, który skończył niejedne studia, i wciąż te same błędy, bo wiecie Państwo, jeżeli błąd się powtarza, to jak to Ruscy mówią, utrwala się, umacnia się samo zło w sobie, utrwala. A po co powielać zło? Po co utrwalać w sobie złe standardy, złe wzorce, zły sposób myślenia, prawda, że ja stara, już ja się do niczego nie nadaję. Takie są różne, proszę Państwa, powiedzenia jeszcze tu w Polsce. Także i to jeszcze dłuższy czas będzie. Dlaczego? Dlatego, że tu facet krytykuje, tu facet ocenia. Jeszcze on tam nie był, jeszcze nie ma wyników tej jakiejś kolejnej podejrzanej komisji. On już krytykuje, on już ocenia. To więc taki szpital dzienny, 2,5-miesięczny, psychiatryczny, to nie jest taki szpital, że kogoś tam do worka wrzucają. Jest bardzo przydatny. Każdy człowiek powinien tam być. Każdy człowiek. To więc ci dziennikarze nie gadaliby głupot tutaj, proszę Państwa. Ja czasami mam wrażenie, że to już jest, że to już jest problem. Ta baba popełnia błędy, ten pan, ten facet popełnia błędy. I oni się tak miotają przez przypadki. A pewne rzeczy to powinny być standardy. Nie krytykuj, nie oceniaj. Mów od siebie, nie mów za plecami, bo Żydzi zawsze za plecami Jezusa. W tej książce będziesz mógł żyć wiecznie w raju, co papież we włoskim szpitalu ją otrzymał. Jest ilustracja. Jezus, a za Jezusem szczebiocą faryzeusze ze szczerbatymi zębami. Obgadują go, a więc krytykują Jezusa i oceniają. To przecież było przed śmiercią Jezusa, bo chodziło o doprowadzenie Jezusa do śmierci. Także prawda, nieprawda to była prawda, to były powykręcane cząstki prawdy, szpilki na widły przerabiane. Wskazane dla kraju. A swoją będę tylko podczas przerwy mówił tam, co bardziej inteligentny mąż, tylko posłuchajcie, trzeba w życiu wymierzyć między tym, co piękne i dobre, a tym, co podłe i płaskie.
Bo polityk, moim zdaniem, musi, jakby to powiedzieć delikatnie, umieć wymierzyć i poruszać się w obu tych sferach. Ale też nawet z wielkim trudem zgodzę się na tę okropną tezę wygłaszaną przez nauczyciela, który przez swoich uczniów, i znam takich, nazywany jest mistrzem. I buntuje się przeciwko... Proszę napisać to słowo ortograficznie poprawnie. Myślę, że tak. Wymawiają mistrzem, a nie mistrzem, więc pewnie tak. Więc oczekiwałabym, że jak masz forum do wygłaszania opinii, to będziesz wygłaszał wyłącznie światłe i idealistyczne poglądy, które zachęcą rzesze polityków do tego, żeby postępować pięknie, idealistycznie i... Pamiętacie w tej dyskusji właśnie o tym młodym człowieku jedną rzecz, moim zdaniem, kluczową. Ja sobie nawet wyobrażam, że można dać synekurę w zarządzie spółki Skarbu Państwa czy w Radzie i ten człowiek nie będzie nic miał do powiedzenia, tylko będzie jakby relacjonował, co tam się dzieje. To jest nie wiem jak dużo, ale myślę, że jakieś kilkanaście tysięcy złotych dla młodego człowieka za to, że pracował razem z ministrem. Ale nominacja tego samego młodego człowieka na szefa gabinetu politycznego, czyli ciała, które tak naprawdę powinno przekładać programy partyjne na to, co robią urzędnicy i czym się zajmuje administracja rządowa, jest kompletnym nieporozumieniem. To jest tak naprawdę, to są ludzie, którzy w każdym ministerstwie właściwie powinni mieć głos decydujący, być takim pasem transmisyjnym pomiędzy politykami a urzędnikami. Jeżeli urzędnicy widzą jako szefa gabinetu politycznego młodego człowieka, który... Bardzo dobrze, niech sędziowie tracą, proszę Państwa, ja nie mam żadnych skrupułów. Tak samo jak straciła tutaj oszustystyczna firma Google. No, my możemy być nawet na Google, bo możemy przez Google pracować, działać przez tę wyszukiwarkę Google. Ale co prawda, to prawda, proszę Państwa. Krytykowanie, że to podadzą 15 powodów, przyczyn. Ludziom kasują kanał, ale nie powiedzą z jakiego powodu. Tylko, że z tamtego, bo komputer to nie człowiek, komputer nie zna czasu i też się myli oczywiście. No bo człowiek to jeszcze mógłby 10 razy się zastanowić. Także jak ta firma Google, wiecie Państwo, jakby nie było, to jest żydostwo. Straciła strasznie. Janek Witek mówi, nie kurczę, no zobacz, pokasowali mi te kanały, potem to wróci, coś tam wróciło po jakimś czasie, coś tam nie wróci. Tutaj jakaś baba wygaduje, kurwa. Takie rzeczy, no złe rzeczy w internecie są, a tu, że człowiek szuka na Marsie kogoś tam i to mu kanał życia ludzkiego, człowieka szuka na Marsie, tam likwidują kanał i tu Janek Witek właśnie się wściekał z tego powodu. Także widzicie Państwo, o co mi tu chodzi, że firma Google straciła już, na przykład w Polsce, Państwo zobaczą, mówi się, że Kaczyński dobrze osadzony, że linia Mysia nie zejdzie, żadna komisja tu nic nie wskóra, nic nie pomoże, a oni tylko podcinają i sobie gałąź, na której siedzą, bo jutro to już to radio będzie skasowane, proszę Państwa, ale będą ujadać i na ulicy ujadać, ja to mówię, że jak człowiek podły, to jak będzie umierał, to ty myślisz, że gdy umiera na raka, cierpi, to on będzie lepszy. On będzie coraz gorszy. Ja wiem tutaj po tej Kryśce, bo ona, jak ta Litka przyjdzie, czy ta Jadwiga Grabowska, to ona je traktuje jako obydwie służące. Że przynieś, podaj, pozamiataj, posprzątaj, podnieś mnie, trzeba ją wymyć też i tak dalej. Także wiecie Państwo, coś okropnego. Albo ten Mareczek, coraz gorszy. Jest. No to proszę Państwa, no ktoś umiera, to będzie lepszy? Też nie, bo człowiek jest tak podłą istotą, że to wiecie Państwo, ja nie wiem skąd się to wszystko bierze, ale człowiek jest po prostu podły. To więc może i dobrze, że ta doktor Sumińska prowadzi program na temat zwierzątek, prawda? Bo te stare dewotki, a po co te zwierzątka? To trzeba krzyż całować, nogi z gipsu Jezusa Chrystusa całować. Pomimo, że tu idzie wciąż w internecie ten napis drugiego przykazania wam spada z góry na dół, prawda? Mija jak Świadkowie Jehowy po całej Polsce od roku 1905, gdy pojawili się z USA tu w Polsce. A to Polska jeszcze teraz nie trawi Pisma Świętego. Jeszcze teraz Polska nie ceni. Biblia na śmietniku. Państwu tylko pokażę ten taki jeden z wielu tysięcy, może dziesiątków tysięcy,
Nowy Testament, co jest po katolicku napisane, przez katolików do śmietnika wyrzucone. No też przez ateistów, też przez różnych takich ludzi. Także Państwo zobaczą. Świat jest beczką prochu, czy na beczce prochu, ale jest też beczką głupoty. No, pogadam. Przesądzony, bo w Sejmie jest wyraźna większość. Może spowodować, że ktoś otrzyma to wyrównanie na przykład 25 tysięcy, ale będzie musiał tego znaczną część oddać w formie podatku, bo to przecież jest jego nieoczekiwany dochód. No to gdzie tu niedoskonałość? To jest raczej... Że rzekoma pomoc dla frankowiczów okaże się dla nich jeszcze ciężarem. No, pomoc okaże się jakąś pomocką, ale jednocześnie będzie to istotna pomoc dla państwa. Urzędu Skarbowego. No ale to jest właśnie teraz, po roku rządzenia, prawie roku rządzenia, przychodzi czas konfrontacji. Znaczy, to nie tylko zapowiedzi wyborczych pod tytułem, że właśnie no, pomożemy frankowiczom, ale no, takich zaspokajania takich oczekiwań, które są związane no, z tym, co ludzie oczekują od władzy państwowej. To znaczy, żeby się zajmowała to ochroną zdrowia, bezpieczeństwem, edukacją, infrastrukturą i tak dalej. I tu Prawo i Sprawiedliwość kompletnie nie ma pomysłu. To znaczy jest tak, że jest tylko kwestia kilku zapowiedzi wyborczych, czyli wiek emerytalny, frankowicze, może płaca minimalna, ale ja nie widzę pomysłów na całosiakie, na inne sfery. W związku z tym za chwilę pojawi się u większości ludzi, tych, którzy głosowali na PiS albo nie głosowali, potem dobrze, to co tak naprawdę się zmieniło w Polsce po roku? I może się okazać, że niewiele. To nie jest problem rządzenia, bo właśnie każda władza ma ograniczone możliwości zmiany, ale problem jest pomiędzy tymi oczekiwaniami, które wzbudziło w kampanii Prawo i Sprawiedliwość, a ograniczonymi możliwościami władzy. To napięcie będzie musiało się w nieuchronny sposób pojawić. I teraz ja rozumiem, że można w pewnym momencie mieć jakieś takie pomysły, które są instrumentalne politycznie, ale jak ja patrzę na reformę edukacji, to zastanawiam się, dobrze, po co się ją robi? Jak tu mówi się o reformie sądownictwa, po co się ją robi? Da? I za każdym razem jest tak, że tu nie ma pomysłów na jakąś sensownie zaplanowaną zmianę społeczną. Nie o to chodzi, wydaje mi się, że o wiele prędzej niż na niespełnionych obietnicach materialnych, bo jednak je spełnia, bo to 500+ rzeczywiście oszołomiło 2,5 miliona ludzi, którzy je dostają. Pamiętam taki bardzo ciekawy tekst z Polityki, z którego wynikało, że ci, którzy dostają te 500+, podświadomie sobie będą racjonalizować to, że dostają je od PiS-u i tym samym zaczynają lubić i akceptować te partie i jakoś im się tak to wszystko ładnie układa, no bo skoro partia daje, to trzeba jakoś udzielić jej poparcia. I myślę, że o wiele prędzej niż na niespełnionych takich obietnicach finansowych PiS może się wywrócić na przykład na reformie edukacji, która zapowiada gigantyczny chaos, która jest robiona zupełnie nie wiadomo po co, tylko po to, żeby spełnić obietnicę, że sześciolatki nie pójdą do szkół, a gimnazja zostaną zlikwidowane, która rozwali system edukacji w perspektywie najbliższych kilkunastu lat, także na poziomie zupełnie technicznym. No bo co się zrobi, co się stanie z budynkami po gimnazjach, co się stanie z dotacjami unijnymi, które były na nie przeznaczone, jak będą wyglądały programy nauczania ilu będzie księży zaczynało codziennie rano lekcje, bo już są takie programy wprowadzane w szkołach od września tego roku, mimo że reforma od przyszłego będzie obowiązywać. Udało nam się zacząć od krytyki Prawa i Sprawiedliwości, udało nam się również na tym zakończyć. Po drodze krytykowaliśmy jednak wszystkie możliwe siły polityczne w tym kraju poza PSL-em. O PSL-u zatem już za tydzień. Dziękuję Renacie Kim, Zbigniewowi Parafianowiczowi, Robertowi Sobiechowi. Wydawcą programu był Tomasz Kotka, realizatorem Adam Maciejewski, a teraz magazyn EKG wkroczy. Flagę będzie trzymał Maciej Głogowski. Dziękujemy. A my dziękujemy za Macieja Głogowskiego, dziękujemy bardzo, może jeszcze tylko wiadomości. Także dzisiaj, proszę Państwa, posyłam służebnicę, można byłoby powiedzieć służebnicę pańską, tak jak tych księży posyłamy do kościołów. No ale wiecie Państwo, to trzeba posyłać z mądrością, z wiedzą, z Panem Bogiem, a nie z obrazami i krzyżem. No to przecież to się mija z celem, gdybym ja 30 lat głosząc, paradowała z krzyżami, w paradę komuś z krzyżem wchodziła. Przecież wiedza, Bóg to jest uduchowienie, Bóg to jest, trzeba zrozumieć
trzeba rozczytać się w Piśmie Świętym. Czyli nie w obrazach, nie w krzyżu, bo to jest zabronione, zakazane. Każdy Żyd wiedział, że to było zabronione. Każdy Żyd wiedział, że to było zakazane. Zakazane. No. Także sprawa duchowa u nas jest tylko, proszę Państwa, tak jak było przed zakonem i tak po zakonie, sprawa duchowa. O co chodzi? Proszę Państwa, Bóg jest duchem, a ci, którzy Go czczą, winni Mu ją oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Bóg w prawdzie takich ludzi szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali, czyli jak w duchu i w prawdzie. Panu Bogu oddajemy cześć w duchu i w prawdzie. No to czyli, że nie za pośrednictwem obrazów, malowideł. No, jeżeli ktoś nie czytał Pisma Świętego, nie zna treści Pisma Świętego, nie miał w ręku, no to mało ma wyobraźni. A przecież obraz czy krzyż, no to jest podróbka, bo to jakąś prostytutkę ktoś malował, proszę Państwa. I tutaj człowiek przez obraz nie ma łączności z Panem Bogiem, no chyba, że z diabłem, to tak. Dlaczego? Dlatego, że obraz to nie jest Pismo Święte. Państwo w Piśmie Świętym dowiedzą się, jak Bóg postępował względem narodu wybranego, swojego narodu, kiedyś, przed wiekami. Co dobrego było od Boga, bo to już było po grzechu Adama i Ewy. Bóg sterował sytuacją, żeby doprowadzić, żeby z powrotem doszło do raju, raju królestwa. Kiedy miał przyjść Mesjasz, bo to chodziło o Mesjasza, że miał oddać swoje życie. Jak do tego miało dojść? No i że ludzi tych niedoskonałych, którzy jako niczym ślepcy po omacku szli, bo wiadomo, że będą błędy popełniać, Bóg dawał dyrektywy. Potem oprócz tych praw, poleceń, dawał upomnienia. No to przecież dawał to wszystko też przez ludzi. Do ludzi to od ludzi. Z ludzi do ludzi, czyli prorocy, z którymi co robiono? Ano właśnie. Czyli, że widzicie Państwo, duchowe działanie Boga, Bóg jest duchem. Pamiętajcie, że żadnej postaci nie widzieliście, jak Jahwe z Chorebu do Was przemawiał. A tutaj usunięte Jahwe, jakąś kobietą, staruszek idzie, o, te komuchy tutaj łażą, wiesz, daj spokój. I tak w kółko obserwuje ten dom, obserwuje, żeby mu kto bloku nie ukradł. Dajcie spokój. Staruszki mają poopłacane wszystko i oni wiedzą, że jak złotówki nie dopłacą, to ich tutaj prezesowa spółdzielni Sław wywali. Że ta prezesowa spółdzielni Sław, no wykorzeni, bo teraz wiecie Państwo, nawet jak matka z córką na wózku inwalidzkim, co ja widziałam w Super Ekspresie i podobnej gazecie, fakt, że nie liczą się z człowiekiem, po prostu niedopłacone, nawet ta Ewka Blacho, przecież tutaj mamy na Nubijskiej jeden, mieszkanie 75, Ewa Blacho miała piękne mieszkanie, dwa pokoje, była eksmitowana i dawno tej Ewki Blacho już tam nie ma, jest na Przeworskiej 1. Proszę Państwa, mieszka w takim hoteliku, a obok jest stodoła, do której wstawiają ludzie meble. Jak wygonią ich z domu, to resztki mebli albo na śmietniku, resztki mebli albo są. Także sprawa skomplikowana, to jest jakieś takie tymczasowe wszystko. No ale to bardzo dobrze, bo Biblia mówi, że apostoł Paweł mówi, że przechodniami jesteście, prawda? Przemija kształt tego świata. Tutaj też taką makietę mieliśmy, proszę Państwa, gdy przemija kształt tego świata, że ludzie są tylko tymczasowo jakby. Makietę, oto ona na wprost tam, prawda? Jest makieta. Proszę się popatrzeć przez chwilę. Oto ona tam. Ta makieta, która pokazuje, że, proszę Państwa, Pan Bóg przypomina, że jesteście prochem, że jesteście prochem. Oto makieta, że jesteście prochem. Nie to, że jesteście nikim, nie to, że jesteście niczym, tylko, że jesteście prochem i przemija kształt tego świata. I wracam do tego tematu, żeby nie za wszelką cenę. Dlatego nie wierzcie
wszystkiego ze świata w pełni, prawda? Nie żyjcie jakby pełnią życia, bo tutaj to zaraz niektórzy byliby oburzeni na to, że my jacyś smutasami jesteśmy. Nie, my nie jesteśmy smutasami, ale wiemy, co jest tu i teraz bardzo ważne. Dzisiaj też z tą Litką od rana tak troszeczkę nawet się wykłócam, bo ja ciągle coś z siebie daję. To jest ewangelizacja. Ja mówię, słuchaj, ty nie możesz jak baba wszystko mieć, wszystko załatwiać, wszystko traktować tak samo, jednostajnie, jednostronnie, że to wszystko ma dla ciebie jednakową wartość. Nie, może służyć jednemu celowi, ale trzeba widzieć tę rzecz jako nadrzędną, najważniejszą. I tak Bóg postępuje. Także, proszę Państwa, mamy tę makietę. No i co tam jest napisane? Różne rzeczy są napisane. Niech Państwo się przyjrzą. Zmienia się scena tego świata. Byli różni ludzie, byli różni wielcy, których to wielkich zastępowano. Byli też ewolucjoniści, którzy cudu odkryli rzekomego, rzekomo. I okazało się, że to też nieprawda. I więc teraz ci ateiści z radia Tok FM nie mają wyjścia i muszą się jakoś, proszę Państwa, wytłumaczyć choćby przed samymi sobą, przed sobą, że w jaką bzdurę to oni wierzyli, a w jaką bzdurę to oni teraz wierzą i że, zobacz, nie ma jakiegoś logicznego do cholery wyjaśnienia, bo tak, oni zabili Jezusa Chrystusa, Żydzi zabili Żyda, a tak naprawdę to wszyscy go zabili ludzie, bo Izajasza 53 rozdział czyta, jest napisane, myśmy go zabili, myśmy go zabili, a przecież Żyda był Żyda. Biblia była tylko dla Żydów wtedy. Myśmy go zabili. Mówił Żyd, prorok Izajasz, w imieniu całego narodu żydowskiego. Także myśmy go zabili. Także tutaj niech jakaś tam się nie tłumaczy w ogóle na Google Plus, że Żydzi Jezusa nie zabili. Mi nie o to chodzi, żeby tu oskarżać Żydów, tylko ja o czym innym mówię. Mi nie o to chodzi, żeby tutaj oskarżać katolików, tylko ja mówię o czym innym. To są sprawy tak ogólne, że dla dobra sprawy nie popełniajmy błędów takich, a takich, jakie to błędy robili Izraelici, bo Biblia mówi, że to, co jest napisane, to jest dla naszego pouczenia wszystko napisane. Abyśmy przez cierpliwość z pism nadzieję mieli, prawda? No i inne wersety pokrewne, podobne, prawda? Jak Bóg postępował z narodem izraelskim przed dawnymi wiekami. Czyli jaki to jest Bóg? Jaki to jest ten nasz Ojciec? Dlatego Biblia mówi, żebyście nikogo tutaj na ziemi nie nazywali, proszę Państwa, Ojcem Świętym. No bo jeżeli my czytamy Biblię, tam historie z tysięcy lat zebrane, zusammen do kupy na glanc 66 ksiąg, to, że Nowy Testament wyrzuca się do śmietnika, to wszystko przez diabła, ale wasza też wina, bo wy jesteście jego sługami, który Biblię poszatkował, podzielił na Stary Testament, na Nowy. Ja mówię, no to trzeba było Stary Testament wyrzucić, a nie Nowy. Ale Nowy, a Stary to jest dla nich też jakby od nie wiadomo od kogo, bo jak Świadkowie Jehowy idą i mają Biblię ze sobą, to mówią, że macie Biblię od baptystów. No kiedyś dziadek mój tak mówił, dawno nie, jeżeli nie ma dziadków, to żadnych. Proszę Państwa, że czerwone brzegi, czarna Biblia, jakiś krzyż nawet, taki złot, czy tam nawet nie było krzyża, coś tam, jakiś znak był. Proszę Państwa, jak w aptece macie żmiję, też taki znak. Proszę Państwa, że to od baptystów Biblia działała zawsze jak płachta na byka. Dlatego ona była w łacinę wpuszczona. Żeby była piękna, ale żeby nikt nie wiedział, co tam jest. I oni tak też zastępowali te awatar grobów powilanych z 23 rozdziału Ewangelii Mateusza, że faryzeuszy Jezus Chrystus przyrównał do grobów powilanych, że wewnątrz, co tam jest, to nie zaglądać, bo tam są trupie kości. Ale Jezus powiedział, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dla dobra sprawy trzeba coś przykrego powiedzieć, ale żeby z tego była lekcja, edukacja, smak jakiś, ale że tam trupy są, trupie kości i robaki.
i robaki. Także widzicie Państwo, groby pobielane. Specjalnie Jezus powiedział, co tam w tych grobach jest. No bo święta Helena miała kiedyś taką skrzynię, proszę Państwa. I tam nikt do tej skrzyni przez wieki nie zaglądał. Tajemnica, że tam rzekomy krzyż. No to jeżeli nikt nie zaglądał do tej skrzyni, to słuszne wnioski czytałam profesorów, że krzyż nie był tematem ważnym dla pierwszych chrześcijan, dla chrystianizmu konkretnie powiem, bo zaraz oni będą tu się dzielić kolejny raz, że chrześcijanie to jest odstępstwo, nominalni chrześcijanie z nazwy siebie tak nazwali, a 325 rok to co? No i ten Konstantyn Wielki. Także widzicie Państwo, kupa śmiechu na wydechu, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. I tutaj na Facebooku mamy, proszę Państwa, taki bardzo ciekawy też film. Mamy bardzo ciekawy film, że człowiek dzwoni do radia i się tłumaczy. No weszło, ten telefon coraz gorzej już działa. Niestety, proszę Państwa, coraz gorzej działa. Się tłumaczy, ile to rzeczy przejęto z pogaństwa. Co i jak, no i dlaczego, i po co. Że całe mnóstwo rzeczy przejęto z pogaństwa. Także, proszę Państwa, puszczamy to wielokrotnie, ale nie po to, że ktoś tu głupi, tylko po to, że może ktoś to zauważy, proszę Państwa. Napiszemy FACEBOOK. Facebook. Tak. No jest Facebook, proszę Państwa, jest loading i proszę Państwa, kurczątko, co ja go wrzuciłem, lepera, co ja go wrzuciłem, to, wrzuciłam tamto, giertych, to naprawdę smutne, me news, najlepsze filmiki, grafiki dotyczące, nie lubię opisu, giertych coś tu się wypowiada, niech on nie będzie taki, wiesz, pewny, bo jak ludzie nie lubią kościoła, a chodzili kiedyś do kościoła od dziecka, to ja przepraszam bardzo, prawda? Po co ludzie chodzili do kościoła od dziecka? Po co chodzili do kościoła od dziecka? Po co ludzie chodzili do kościoła od dziecka? Co to za skrzynki tutaj są? Aha. Internet Explorer, trzeba drugi raz dać. Facebook, Facebook, powinien komputer pamiętać. Facebook, no i damy, proszę Państwa, nawet niekoniecznie Jan Witek, ale proszę Państwa, swoje. No, tak, damy swoje. O, tu jest to, dobra. I co jeszcze? Damy swoje. Tak. Damy swoje. O, jest. Może to. Różne takie rzeczy żeśmy tutaj dali do internetu. O Jezus. O Jezus.
To jest nasze Radio Koncita, to są reklamy, proszę Państwa, z Galerii Stalowej 26 Stalowa Art Gallery. To jest galeria na topie, najlepsza w Warszawie, jak do tej pory tutaj cała ta kultura ma się przenieść, a to jest Abakanowicz w galerii Autograf. Po jednym winie, po jednym dziecku, takie Chiny tutaj wprowadzają. A tutaj w tej Galerii Stalowej wielkie bogactwo, proszę Państwa, wielkie bogactwo. I ludzi przyjęto z uśmiechem i radością. Wino, ciasteczka, babeczki, sery, serniki. Wszystko było naprawdę, niczego nie brakuje.